Uzdrowisko Ustroń doczeka się wyjątkowej rewitalizacji i modernizacji całego kompleksu leczniczego. Wszystko ma nawiązywać do projektu sprzed 70 lat, który nigdy nie został dokończony. Jego autorami byli Aleksander Franta wraz z Henrykiem Buszką. Teraz projekt dokończy jego wnuk, architekt Maciej Franta wraz z Robertem Koniecznym. Po prostu ta forma jest świetna. I ona całościowo gra. I my nie potrzebujemy jej wymyślać na nowo. My możemy ją przeinterpretować, rozwinąć. Według pierwotnego projektu piramid w Ustroniu miało być 28, jednak finalnie powstało tylko 17. Nie wszystkie należą do kompleksu Uzdrowiska Ustroń. Są w nich też prywatne hotele i sanatoria. Nowe odwrócone piramidy nawiązywać będą do pierwotnego projektu Franty i zostaną wkomponowane w otaczającą ją przestrzeń. W planach jest też budowa kolejki z deptaka do górnej części Ustronia. Cała ta idea polega na tym, żeby wykorzystać potencjał tego miejsca. I oczywiście a propos zieleni. Projektanci, panowie już niestety nieżyjący Buszko Franta, którzy jakby zaprojektowali cały ten piękny kompleks, pracowali w troszkę innych warunkach. To nie było tych drzew, to były łąki, to były otwarte przestrzenie, to były tylko te jary, a my już po tylu latach zastaliśmy zupełnie inny pejzaż. Budowa nowych części kompleksu uzdrowiska sprawi, że jeszcze większa liczba pacjentów będzie mogła korzystać z uzdrowiska. To wszystko po to, żebyśmy zwiększyli w ogóle możliwość ilości leczenia. Dzisiaj uzdrowisko pęka nam w szwach, jeżeli chodzi o zajętość tych łóżek. Leczymy rocznie blisko 40-45 tysięcy pacjentów przy zajętości łóżek sięgającej 93%. Jeżeli chodzi o współczesne problemy opieki zdrowotnej, o której mówiliśmy na dzisiejszej konferencji medycznej, pacjent przewlekle chory, starzejące się społeczeństwo i przedłużona długość życia powodują, że koniecznym będzie dostarczanie coraz większej ilości platformy leczenia tych pacjentów. Całość inwestycji może kosztować nawet miliard złotych. Budowa nowych obiektów rozpocznie się w 2023 roku.